Witam wszystkich w kolejnym odcinku serii o chiptuningu. Dzisiaj zajmiemy się tym, na co wszyscy czekali, czyli Stage 1. Chciałbym, abyście po obejrzeniu tego filmiku nie tylko mieli wiedzę, jak wykonać Stage 1 w 1.9 TDI, ale również abyście rozumieli to, co robicie i dlaczego. Filmik wyjdzie sporo dłuższy od pozostałych. Dla ułatwienia poruszania się po poszczególnych mapach podzielę go na rozdziały, tak abyście mogli wracać do interesujących Was momentów. Zacząć musimy od zrozumienia, jakie zadanie ma poszczególna mapa i z czego w ogóle bierze się moc. To może zaczniemy od tego, skąd bierze się moc. Moc bierze się ze spalonego paliwa. Czyli aby zwiększyć moc, wystarczy spalić więcej paliwa, prawda? Prawda. Ale aby spalić paliwo, potrzebujemy powietrza. I to w określonej ilości powietrza. W przypadku diesla jest to około 14,7 kg powietrza na każdy kilogram paliwa. Skąd to wiem? Jest to mieszanka stechiometryczna, czyli taka, która w idealnych warunkach spali całe paliwo. Jak dostarczyć więcej powietrza do silnika? Z turbo. Turbo upycha nam więcej cząsteczek powietrza w takiej samej objętości, dając nam możliwość spalenia większej ilości paliwa. Tak a propos, dlatego głównie silniki turbo doładowane tak dobrze reagują na chiptuning, a wolno sące nie. Tyle teorii podnoszenia mocy. Przejdźmy do map, które znaleźliśmy, i omówmy je pokrótce. Zacznijmy od Driver Wish. Pionowo mamy obroty silnika, poziomo procent wciśnięcia pedału gazu. Wynikiem jest żądana przez nas ilość paliwa, jaka ma być spalona w cylindrze, które po angielsku tak ładnie nazywa się Injection Quantity. Czy to znaczy, że wciskając gaz do dechy przy 2000 obrotów silnik dostanie 45 mg paliwa? Nie. Jest to tylko informacja dla ECU, że takie jest nasze życzenie. Komputer weźmie tę wartość 45 mg i porówna ją z kolejną mapą, jaką jest mapa dymienia, czyli Smoke Map. Mapa ta pokazuje, ile można spalić paliwa przy danych obrotach i danym odczycie z przepływomierza. W naszym przypadku przy 2000 obrotów maksymalnie możemy spalić 43 mg paliwa, czyli już o 2 mniej jak w Driver Wish. Ale to nie koniec, bo następnie ECU bierze te 43 mg paliwa i porównuje je z kolejną mapą, jaką jest Torque Limiter. W tej mapie widzimy po lewej ciśnienie atmosferyczne. Co ciekawe, ten sterownik przygotowany był do tego, aby poruszać się w wysokich górach, gdzie ciśnienie jest niższe i jest mniej powietrza. Oczywiście nie jest to tutaj wykorzystywane, ale gdybyśmy szykowali Passata na wyprawę w Himalaje, moglibyśmy to wykorzystać. Wracając do mapy, po lewej ciśnienie atmosferyczne, u góry obroty silnika. Widzimy, że przy 2000 obrotów mamy już tylko 42 mg, a więc jeszcze jeden mniej. A więc widać, że aby zwiększyć ilość paliwa, musimy zmodyfikować kilka map. Ok, paliwo paliwem, ale wiemy, że nie możemy zwiększyć samej dawki paliwa bez zwiększenia ilości powietrza. Zatem, aby nie brać wartości z nieba, albo nie zwiększać ich wszystkich na pałę o 20%, powinniśmy to wszystko sobie obliczyć. Otwórzmy sobie Excela. Jak widać, ja korzystam z LibreOffice. W opisie filmu znajdziecie link do kopii tego arkusza kalkulacyjnego, albo możecie go sobie samemu przygotować. Dobrze jest zacząć naukę chiptuningu w Excelu. Możemy pobawić się wartościami bez najmniejszego ryzyka, że coś popsujemy. Przygotowałem tutaj kilka map skopiowanych z naszego wsadu, takie jak Driver Wish, Smoke Map, Torque Limiter i Boost. Stworzyłem też mapę, której nie ma w sterowniku, a mianowicie AFR, czyli Air Fuel Ratio. Mapa ta pomoże nam zweryfikować, czy mamy odpowiednią ilość powietrza. Jak widać, wartości są większe niż stechiometryczne 14,7, a to dlatego, że silnikom diesla nie przeszkadza praca w ubogiej mieszance. Za to przy zbyt bogatej będziemy mieli kłęby czarnego dymu z wydechu. Rolling Coal.
jak zrobiłem tą mapę? Podzieliłem ilość powietrza ze smoke map przez ilość paliwa i wyszło AFR. Jak możecie zauważyć, jest tutaj dodatkowa kolumna, ale to omówimy sobie później. Najpierw musimy zadecydować, jaki AFR chcemy osiągnąć. Jeśli zależy nam na tym, aby nie dymiło się za naszym autem, dobrym wyjściem będzie przyjęcie 18:1 na początek. Po testach zawsze możemy odjąć lub dodać paliwa. Jak to obliczyć? Mnożymy ilość paliwa razy pożądane AFR. W tym przypadku 50 mg razy 18 daje nam 900. 55 mg paliwa daje nam 990. 60 mg paliwa daje nam 1080. 65 mg daje nam 1170. OK, mając ilość powietrza, jaką potrzebujemy, możemy obliczyć, jaki boost nam to umożliwi. Bierzemy nasze wartości MAF, czyli przepływki, jakie sobie wyliczyliśmy, i dzielimy je przez 475, a następnie mnożymy razy 1000. Dlaczego 475? Nasz silnik ma pojemność 1,9 litra i 4 cylindry. Jeżeli podzielimy 1,9 litra na 4, wyjdzie nam 475 ml. Mnożymy to potem razy 1000, aby rezultat był w milibarach. Spójrzmy, co nam wyszło. Dla 50 mg wyszło nam 1895 milibarów, dla 55 wyszło nam 2084, dla 60 2274, dla 65 wyszło 2463 milibary. Czy turbo w silniku AFN jest w stanie wyprodukować prawie 2,5 bara boostu? Nie sądzę, a nawet jestem pewien, że nie da rady. Zatem możemy przyjąć, że maksymalnie dawkę możemy zwiększyć do 60 mg przy założonym AFR 18. Myślę, że możemy przyjąć, że boost powinniśmy ustawić na poziomie 2,3 bara. Dobrze, wprowadźmy pierwsze modyfikacje w mapie boostu. Mam tutaj niżej skopiowaną mapę boostu i dopisałem do niej kolejną kolumnę z dawką 60 mg. Jak widzicie, ja już wstępnie wypisałem sobie wartości, jakie chciałbym, aby się tutaj znalazły. Jak to zrobiłem? Wykorzystałem kolumnę 45 mg. Wziąłem wartość z kolumny 45 mg i dodałem do niej 20%. I to mi wyszło. Jak widzicie, jest tutaj ponad 2,3 bara boosta. Jeśli byśmy chcieli dokładnie sobie to wszystko przeliczyć, aby było 2-3, moglibyśmy tutaj poszukać tej wartości, która by nam dodała. 18% dałoby nam idealnie 2-3 bara. Zostawmy to tak. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy zmienili tylko tą kolumnę na 60 mg i w miejscu, gdzie boost tak naprawdę się pojawia w samochodzie, czyli tutaj, zmienić na 2300, czyli 2-3 bara do 4. Ale ja wolę zrobić to w ten sposób, żeby zachować jak największy fragment oryginalnej mapy. Jak widać, mamy o jedną kolumnę za dużo. Co robię w tej sytuacji? Usuwam pierwszą kolumnę całkowicie. I to, co pozostanie, możemy wkleić do WinOLS-a, do mapy boostu, zmieniając wartości osi X. I tak wygląda nasza końcowa mapa boostu. Mając mapę boostu zmodyfikowaną, możemy przejść do smoke map. W smoke map robimy analogicznie. Dopisujemy kolejną kolumnę z ilością powietrza, jaką sobie wyliczyliśmy, potrzebną do spalenia 60 mg paliwa. I wartości w tej kolumnie dopasowujemy do około 60 mg paliwa. Dodając 40% paliwa, w maksymalnej pozycji daje nam to 61,6 mg paliwa. Jest to ok,
pamiętając o tym, że smoke map nie jest ostatnią mapą, która limituje nam paliwo. Przechodząc dalej, możemy sobie sprawdzić w naszej stworzonej mapie AFR, jak on wygląda. Jest on na poziomie 17,9. Myślę, że to będzie ok. Ponownie, w smoke map mamy o jedną kolumnę za dużo, więc usuńmy tą najmniejszą, bo jest ona niepotrzebna. Co wcale nie znaczy, że nie moglibyśmy usunąć którejś kolumny z środka. Między 850 a 950 jest 100 różnicy, tu jest 50 różnicy. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy usunęli kolumnę 750. Ok, mając smoke map, możemy przejść do torque limiter. Ja tutaj wstępnie pozmieniałem już sobie wartości, ale otwórzmy WinOLS-a i skopiujmy sobie oryginał, żeby zobaczyć, jak to wyglądało. OK. Tu wartości są przesunięte o dwa miejsca po przecinku. Jest to 42, a nie 42 tysiące, ale OK. Także co zmieniliśmy? Zmieniliśmy, aby od 1900 obrotów silnik próbował już spalić 55 mg paliwa. Czy to się uda? Nie wiem. Wiem, że jeśli turbina nie wstanie i nie będzie tyle powietrza, smoke map ograniczy paliwo. Mapę zmodyfikowaliśmy w ten sposób, aby nasze żądane 60 mg paliwa występowało w miejscu, gdzie jest największy boost, gdzie mamy tego powietrza najwięcej. Ja przyjąłem od 2 do 2500 obrotów. Potem zacząłem stopniowo schodzić, z dawki paliwa. Turbina ta zaczyna wstawać od 1700 obrotów. Ja przyjąłem, że od około 1900 będzie już dosyć sporo tego paliwa. Wartości te można byłoby zrobić na takiej samej zasadzie procentowo jak w pozostałych mapach, albo wypisać to z ręki. Można również byłoby wpisać tutaj bardzo delikatne, powolne wstawanie tego momentu, aby nie było czuć tego kopa. Chociaż ja go lubię. Czy jest sens podnoszenia dawki paliwa w miejscu, gdzie nie ma boostu? No oczywiście, że nie. Możemy to zrobić, ale jest to kompletnie bez sensu. Czy te zera przy prędkości obrotowej tej ostatniej są ważne? Tak, bo może się okazać, że silnik nie będzie chciał się zatrzymać, nie będzie miał odcinki. To, co możemy tutaj zrobić, a co opiszę w kolejnym filmiku, to hardcut. Znaczy coś na styl hardcuta w dieslu. Możemy po prostu tak zmienić wartości obrotów i paliwa tutaj, aby silnik wydawał dźwięk podobny do hardcuta z benzyny. OK, mamy boost, mamy smoke map, mamy torque limiter zmieniony. Co nam pozostało? Driver wish. Ja wstępnie już zmodyfikowałem tą mapę i może opowiem, co zrobiłem i dlaczego. Przy maksymalnym wciśnięciu pedału gazu, czyli 100%, i od obrotów 2500 żądam maksymalnej dawki, znaczy więcej niż maksymalną dawkę, 65 mg, i trzymam to do około 4000 obrotów. Potem schodzę mniej. Dlaczego tylko w tym obszarze modyfikuję tą mapę, a nie jak niektórzy tunerzy tutaj lub tu lub całą? Bo nie ma to dla mnie sensu. Zwiększamy moc. Maksymalną moc chcemy mieć przy maksymalnym wciśnięciu pedału gazu. Jeżeli zaczniemy bawić się wartościami tutaj,
zmienimy sposób zachowania się samochodu. Jeżeli tego chcemy, możemy to zrobić. Ale czy chcemy przy lekkim 25% wciśnięciu pedału gazu mieć jakieś oszałamiające osiągi? Nie. Chcemy, by auto jechało normalnie do momentu, aż wciśniemy mu gaz do końca. Wtedy ma być ta maksymalna moc. Co nam to da? Da to nam to, że do poziomu 80% wciśnięcia pedału gazu auto będzie jechało jak oryginalne, jak seryjny samochód, bo będzie żądał tyle samo paliwa. Natomiast po wciśnięciu pedału gazu ponad 80% będzie wyliczał sobie średnią między 35 a 65 i wtedy będzie generował maksymalną moc. Pozwoli to na zachowanie tak jakby obu światów, czyli i małego spalania przy normalnej jeździe i pełnej mocy po chipie. Jaką wartość musimy tu wpisać? Musimy tu wpisać wartość, która będzie większa niż smoke map. Powinniśmy przynajmniej. Czy będzie to 65, czy 64, czy 70? Nie ma to wielkiego znaczenia. Osiągi zostaną takie same. Czy to wystarczy, aby podnieść moc w naszym samochodzie? No niestety nie. Musimy zmodyfikować jeszcze parę map, których nie przeniosłem do Excela. Takich jak Boost Limiter. Widzimy tutaj, że maksymalny boost, na jaki silnik pozwala, to 2150 mBarów. Musielibyśmy to zmienić. Oczywiście, może nie całe. Tylko te wartości na coś powyżej tego, co mamy. My mamy 2,3 bara. Zróbmy 2380 mBarów. Jest to po to, aby nie wychodziły nam błędy w trakcie jazdy, że jest overboost. Czy to wszystko? Nie. Mamy jeszcze Single Value Boost Limiter. I tutaj też musimy zmienić wartość na... Zróbmy tą samą. 2380. Jest to trochę powyżej. Albo zmieńmy na 2400. I tutaj tak samo. Sprawi to, że nie będziemy mieli błędów związanych z overboostem. Ok, może przekopiujmy sobie teraz wartości, które sobie wybraliśmy. Driver wish mamy. Smoke map. I tutaj musimy pamiętać o tym, że musimy zmienić również osie od 350 do 1080. Ok, mamy zmodyfikowaną mapę. Teraz torque limiter. Do torque limiter ok, zróbmy to tak. Zmieńmy tutaj. Mamy teraz te wartości i skopiujmy sobie to, co sobie wyliczyliśmy tu.
od 1900. 1900. WinOLS i Excel bardzo ładnie ze sobą współpracują. Teraz czas na boost. Nowy boost mamy tutaj. Okay. I teraz musimy zmienić osie. OK. Czy ma to znaczenie, że tu jest taki duży odstęp między 45 a 60? Nie. Silnik sobie wyliczy średnią między tymi dwoma wartościami. Teraz musimy przyjrzeć się jeszcze jednej ważnej mapie, N146. Jest to mapa napięcia pompy, trochę duration, czas trwania wtrysku, można tak to nazwać. I patrząc tutaj na oś X, widzimy, że została ona przygotowana pod 60 mg, czyli nic nie musimy tutaj zmieniać. Jeśli mielibyśmy dawkę większą niż 60 mg, musielibyśmy zmienić tą mapę i dodam tylko, że pompa ta nie lubi, jeśli napięcie zwiększy się powyżej 5 V. Wszystko poniżej 5 V będzie działać. Powiem jeszcze o tych dwóch mapach, N75. Jest to mapa sterowania zaworem turbosprężarki i pod żadnym pozorem nie powinniśmy tutaj nic zmieniać. Po pierwsze i najważniejsze, nie jest to do niczego potrzebne. Za to ostatnia mapa, jaką powinniśmy zmodyfikować, jest Start of Injection, początek wtrysku. Gdyż początek wtrysku mamy wyliczony dla 40 mg. A jak wiemy, wtryskujemy 60. Start of injection, czyli początek wtrysku. Jest to ważna mapa, gdyż wtryśnięcie paliwa zajmuje czas. Jeżeli chcemy wtrysnąć go więcej, musimy dać silnikowi trochę więcej czasu na to. Jak możemy ją zmodyfikować tak, aby to było bezpieczne? Możemy na przykład spojrzeć na start of injection limiter, czyli jaki maksymalnie możemy mieć kąt wyprzedzenia wtrysku. I możemy zwiększyć kąt tak, aby nie przekroczyć tego zawartego w Start of Injection Limiter. Czyli przy około 4000 obrotów mamy 40 stopni. 4000 obrotów 35. Możemy to zmienić na 39. Przy 3700 mamy 37, zmieńmy na 36. Przy 3200 mamy 32, zmieńmy na 31. 2900, 3228, zmieńmy na 27. Przy 2700 mamy 25, zmieńmy na 24. 21, 19. OK. Tu też zróbmy 39. OK. Zmienimy jeszcze tutaj wartość na 60 mg. I generalnie to wystarczy. Możemy te wartości zmieniać stopniowo i patrzeć na reakcję samochodu.
Oczywiście można by to zrobić trochę bardziej naukowo, biorąc wartości z mapy, rysując z tego wykres w Excelu i przedłużając go, ale myślę, że dla naszej wartości 60 mg to w zupełności wystarczy. Ok, myślę, że to by było wszystko, jeżeli chodzi o Stage 1. W następnym filmiku pokażę Wam, jak poprawić czek sumy, gdy WinOLS nie chce tego zrobić, jak wyeksportować plik. Plik, który będziemy mogli wgrać do samochodu. Myślę, że pokażę Wam również, jak taki sterownik wygląda fizycznie od środka, które kostki to te z pamięcią, bo w MSA 15 są dwie sztuki, jak usunąć immobilizer z takiego sterownika, również z EDC 15, bo jest identyczny. Dodam jeszcze tylko z własnego doświadczenia, że jeżeli macie samochód z manualną skrzynią biegów, zmieniając kodowanie, możecie wykorzystywać poszczególne sety map, czyli moglibyście sobie zrobić trzy setupy. Jeden tutaj, drugi odtąd, dotąd i trzeci tutaj. Jeżeli macie samochód z automatyczną skrzynią biegów, już teraz nie pamiętam dokładnie, który zestaw map jest odpowiedzialny za automat, chyba drugi, to zostajecie tylko z jedną mapką. Jest to trochę pomocne, bo wyciąganie kostek, programowanie ich jest pracochłonne, czasochłonne, a tak możecie sobie zrobić trzy setupy do sprawdzenia naraz. Jeśli macie pytania, zadajcie je w komentarzach. Postaram się na nie odpowiedzieć. Jeśli się podobało, zostaw łapkę w górę. Jeśli interesują Cię takie treści, to daj suba. W planie kolejne serie z innymi sterownikami, testy na samochodach i tym podobne. Pozdrawiam, cześć! Ha ha ha.